Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na zapiekankę z brokułami i tuńczykiem. Szybka, prosta, a połączenie smakowe jest rewelacyjne. Serdecznie Wam ją polecam. Zaczynamy od ugotowania makaronu i brokułów. W tym czasie, jak się gotują, ja przygotuję lekki sosik, żeby to wszystko było przyjemne i wilgotne. Mieszam jogurt naturalny z solą, pieprzem, po szczypcie wszystkiego daję, tutaj jak widzieliście palcem szybko skosztowałam, czy jest wszystko dobrze doprawione. Starłam ser na najmniejszych oczkach, 3/4 sera dodaję do jogurtu, mieszam to dokładnie i gotowe tak naprawdę. Teraz do naczynia żaroodpornego przełożyłam ugotowany makaron, rozdrobniony brokuł, pokroiłam go po prostu na małe części, także odsączyłam dwie puszki tuńczyka i go rozdrobniłam widelcem i przełożyłam do reszty. Wszystko dokładnie mieszam. No i polewam jogurtem z serem i przyprawami. Teraz to wszystko muszę dokładnie wymieszać, rozprowadzić ten sos między naszymi składnikami zapiekanki. Rozgrzałam już piekarnik do 180 stopni góra-dół. Teraz pozostaje mi posypać zapiekankę z wierzchu resztą startego sera. Wstawiam to wszystko do piekarnika na 30 minut. Po tym czasie zapiekanka jest gotowa, pyszna. Jak nie uda Wam się zjeść wszystkiego naraz, spokojnie możecie włożyć ją do lodówki i następnego dnia ją podgrzać. Smakuje równie wybornie. Ja Wam ją polecam, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam!